śmiało, śmigło tnie. Już ginie pośród chmur najśmielszych marzeń niebotyczny ślad. Niestraszny mrok i mgła, niestraszny wiatr, co dmie. Jesteśmy od Michara mędrzy o tysiące lat. Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie na kanale Skrzydła Mazowsza. Jest 12 dzień maja 2023 roku. Jesteśmy w Dęblinie. Przyjechaliśmy pooglądać starty i lądowania. No dzisiaj wiatr jest około 15 metrów na sekundę, więc tak naprawdę nie wiadomo, czy tych samolotów będzie dużo. Na razie latają Diamondy i śmigłowiec Robinson 44. Także zapraszam do oglądania. Być może jeszcze zajdziemy do Muzeum Lotnictwa Sił Powietrznych. No i przekażę Wam tutaj na miejscu już co i jak. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie to największa placówka w regionie, prezentująca zabytki techniki lotniczej oraz pamiątki związane z polskim lotnictwem wojskowym. Otwarte w 2011 roku, jest wyrazem hołdu dla środowisk lotniczych i żołnierzy Sił Powietrznych. Lokalizacja muzeum w bezpośrednim sąsiedztwie dęblińskiej szkoły Orląt, jak również czwartego skrzydła lotnictwa szkolnego, stanowi dodatkową atrakcję dla pasjonatów awiacji. Częste przyloty wojskowych statków powietrznych nad ekspozycją dostarczają widzom dodatkowych wrażeń. Kolekcja muzealna powstała na podstawie gromadzonych przez placówkę zbiorów techniki lotniczej, pozyskiwanych drogą kwerend oraz przekazów sprzętu wycofanego ze służby Wojska Polskiego. W swoich zbiorach muzeum posiada również unikalne pamiątki i dary od byłych żołnierzy Sił Powietrznych oraz przekazy kolekcjonerskie. Gratką dla miłośników lotnictwa będzie zrekonstruowany domek pilota z czasów II wojny światowej, jak również archiwalia, umundurowanie i pamiątki nawiązujące do symboliki słynnego dywizjonu 303 i innych eskadr kościuszkowskich. Blisko stuletnie tradycje lotnicze Dęblina, jak również najważniejsze etapy dziejów polskich skrzydeł odzwierciedla wystawa główna Historia polskiego lotnictwa wojskowego. Ekspozycja złożona chronologicznie uzupełniona jest licznymi dokumentami, archiwami oraz umundurowaniem lotniczym typowym dla danego okresu historycznego, wzbogacona prezentacjami dźwiękowymi i filmowymi. Najważniejszym eksponatem jest niewątpliwie sztandar Relikwia Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie oraz II wojny światowej. Wystawa plenerowa to ponad 80 statków powietrznych, samolotów, śmigłowców. Między innymi należą do nich TS-8 Bies, TS-9 Junak, TS-11 Iskra oraz Iryda. Cała plejada samolotów i śmigłowców takich jak Mi-2, Mi-6, Mig-29, Mi-23.
IU-28. Muzeum prezentuje przekrój powojennych konstrukcji wykorzystywanych przez polskie lotnictwo wojskowe, co stanowi unikalną na skalę światową kolekcję samolotów myśliwskich zza żelaznej kurtyny. W hangarze prezentowana jest wystawa śmigłowców i innych statków powietrznych. Od tłokowych po olbrzymie silniki odrzutowe do samolotów MiG-21, Suchoi, Su-7. Gratką dla pasjonatów lotnictwa jest wejście na pokład wybranego ze statków powietrznych, takich jak Jak-40 i jednego w Polsce śmigłowca Mi-6. No i moi drodzy, jesteśmy w hangarze, gdzie również na wystawie statecznej stoją samoloty i śmigłowce AN-2, śmigłowiec SM-1, śmigłowiec SM-2. Tutaj również w hangarze wcześniej zaobserwowaliśmy samolot szkolny TS-8BS, samolot PZL 130 Turbo Orlik, Junak, Łoś. Tutaj mam przyjemność Wam zaprezentować śmigłowiec Mi-2, należąca do marynarki wojennej, wykorzystywana na Oksywiu, Polish Navy. Piloci żartobliwie na niego właśnie mówili czajnik. I wychodząc powoli z hangaru, kierujemy się do wyjścia i zapraszam Was na wystawę już na zewnątrz. Wśród eksponatów muzealnych jest również samolot transportowy AN-26, należący niegdyś do 13. Pułku Lotnictwa Transportowego Podkarpackiego w Balicach. Samolot ten w 1986 latał do 99 i czarterowany był przez Polskie Linie Lotnicze LOT. W 2009 natomiast po wyczerpaniu resursu jako eksponat przekazany został do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Od tamtej pory AN-26 numer boczny 1603 był wykorzystywany podczas szkolenia z taktyki działań ratowniczych. No i moi drodzy, możemy zobaczyć, idąc ścieżką szturmowców, całą plejadę samolotów z ubiegłej epoki, zza żelaznej kurtyny, wykorzystywanych w Wojsku Polskim. Mianowicie MiG-23, numer boczny 139, Su-22, 9410, ze zmienną geometrią skrzydeł, śmigłowiec Mi-8 w wersji wojskowej, bojowej Mi-17, Su-22 z numerem bocznym 605, śmigłowiec Mi-14 wykorzystywany przez SAR, Mi-24, śmigłowiec szturmowy, Su-7. Moi drodzy, obiecałem Was zabrać do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Jesteśmy. No i chcę Was oprowadzić po tutejszym muzeum. Kto nie był, niech ogląda, niech przyjeżdża. A kto był, niech podziwia, niech ogląda. No i oczywiście
po raz kolejny zawita do Muzeum Sił Powietrznych do Dęblina. Ja już jestem, nie wiem, 10 raz, może nawet już nie liczę. No zawsze z przyjemnością przyjeżdżam tutaj, w tę stronę. Także zapraszam do dalszego oglądania. Jest również IU-28 z numerem bocznym 69. Drugi IU-28 z numerem bocznym 65. Widzimy tutaj miejsce dla strzelca. Przechodzimy dalej ścieżką szturmowców obok Su-7. Po mojej prawej MiG-21 w różnych wersjach. I wchodzimy pod kopułę, gdzie stoi samolot TS-11 Iskra oraz LIM-2 BIS, samolot dwumiejscowy. Iskra, najpopularniejszy samolot szkoleniowy, wykorzystywany do szkolenia pilotów w dęblińskiej szkole Orląt. I LIM-2 z literką A w wersji dwumiejscowej, również wykorzystywany do szkolenia pilotów. No i moi drodzy, niespodzianka, Wilga Sierra Papa Eco Charlie Lima, latająca jeszcze w latach 90. A tak dla ciekawości powiem wam, że latałem nią tutaj z Dęblina, z aeroklubu dęblińskiego Orląt, na loty widokowe jako młody człowiek, 16-17-letni, do Białej Podlaskiej. No i pomagałem pilotom i organizatorom w lotach widokowych. Bardzo miło wspominam ten czas. No tutaj załapałem bakcyla, tutaj w Dęblinie chodziłem do szkoły. Także czas spędzony pomiędzy samolotami oczywiście odbił się pozytywnie na tym, co teraz robię. Złapałem bakcyla lotnictwa. Latałem szybowcami, no a teraz na paralotniach. No i Cessna 150, również należąca do aeroklubu dęblińskiego Orląt. Również tą Cessną ze dwa razy leciałem, a teraz niestety stoi w muzeum. Sierra Papa Eco Zulu Hotel. No i moi drodzy, tym akcentem na tle Iskry żegnamy się i zapraszam was do kolejnego oglądania kanału Skrzydła Mazowsza. Cześć, do zobaczenia.